No ja sobie wróciłem, u mnie już poszło. Dobra, tak nie więc... Elo, elo! Z tej strony kapitan Vladi, a dzisiaj zgram sobie z Plagą, Diabłem i Furmanem. No hej! Cześć, to... gotowy! A dzisiaj robimy wielki powrót do Dead by Daylight! Wielki powrót, elo. Długo, znaczy Plaga tam podobno sobie pogrywa i cała reszta, co nie, ale na streamach. A dzisiaj ja też sobie, ja wracam przynajmniej do Dead by Daylight. Furman chyba też, bo Furman też. Diabeł chyba też nie grał, chociaż nie wiem. No i to cóż, zobaczymy, no. I już nas znalazło? Nieźle. Nie. Ej, się, rzeczywiście. A nie, wyszukiwanie, no. Nie, dobrze, nie, gitara się ma. Nie, no dobra, chyba teraz szybko znajduję. Znalazłem, w każdym razie, ja nie grałem od tej gry od lat, więc krótko mówiąc, ja mogę się, możesz się spodziewać profesjonalizmu postaci takiego, że nie będę ogarniał. Ja no to, gotowy. Donate na górze. No. dobra, Plagus, jak się w to grało, bo ja nie pamiętam. Zbierało się te generatorki. Generatory trzeba naprawiać, z pacją robisz te szybkie sprawdzałki. Dobra. Tutaj, będzie dobrze. Na shifcie jak biegasz, to zostawiasz ślady. Tak? A czasami zajrzałem gdzieś na twojego streama, to ty jakieś grzyby zbierałeś, czy coś? O, bo nie. Są takie małe totemy. To inna gra była. Totemy? Nawet chyba się to nie nazywa totem, ale to jak je psujesz, czasami morderca ma jakąś umiejętność przypisaną do danego totemu, jak mu go rozwalisz, to on traci tą umiejętność. Jak o, słodko. Jest, ale to jest bardzo rzadko. Krótko mówiąc... Psu przy Krzysztof. Ja jestem Jessica. Wybrałem czerwoną koszulkę, żeby nie rzucać się w oczy ogólnie. No to bardzo dobry wybór. Mam nadzieję, że czerwony się nie rzucał. A ty wziąłeś, Piotrek, to będziesz się kamuflował z krwią. Ja wziąłem Grażynę. Ale Grażynę w jakiej koszuleczce? Zakrwawione, MLG. A, rozumiem. Jej nie widać w krzakach wtedy, wiesz? Ona się schyla i jest po prostu jak element krzaka. No kurde. Tak jest, sprawdzałem nieraz. To jest krzakrzyna tak zwana. Krzakrzyna. To jest Jerzyna, typowa. To jest Janusz i Grażyna, taka krzyżówka. Grażyna Bush. Tak. To taka amerykańska. No. Mhm. A to za chuda. Wam się jeszcze wczytuje? No mi też, tak. No, ej, dobra. To czekaj, to które postacie są w sumie najlepsze, tak jakby ten... No nie wiem, chyba najlepszych, nie? No, o, jest, jest. Zależy, co robisz. No. Każdy ma coś ja dla jestem, siebie. Ja jestem mistrzem w spierdalaniu, więc tak. Wydaje mi się, że Jessica się idealnie zda. Ty, ale tu mam od razu generator. Dawaj, no to go. Ale ta koszulka faktycznie jest bardzo prześwitująca. Nie wiem, czy to był taki dobry pomysł. Prześwitująca? No taka nie prześwitująca, tylko mocno rzucająca się w oczy. O, sta, jest pielęgniarka, co się teleportuje. O kurde. To dobrze czy źle? No, nie za dobrze. Teleportuje się. O, ja pierdzielę! Uciekajcie zygzakiem, nie prosto. A powiem tak. Walić ten twój silnik, panie Fulton. Powiem tak, a propos teleportacji, to już bardzo szybko się teleportuje właśnie aktualnie, no, nie? Biegaj zygzakiem, bo ona tylko w liniach prostych się teleportuje. Ale fajnie może... Aha. O, diabeł! O. Dlaczego nam to robisz? Przecież ten silnik miał być już naprawiony, on jest na zero. Teraz silnik naprawia i naprawia. Kurwa, jesteś najgorszym naprawiaczem ever. Spokojnie, już dwa testy zrobiłem. Dwa testy. Masz piątkę. To ma atest. Ucieknięto. Ucieknięto? No. Rozumnie jest. Nie! Zaskoczył! Zaskoczył mnie! Okay. Masz taki dźwięk informacyjny. Dobra, leci do was. No kur... Nie, dobra, kurwa, przepraszam cię, ale ja sam idę. Poleciała do was. Mi by się grażynka przydała. Znaczy nie grażynka, tylko apteczka. O! No dobra. Akurat znalazłem apteczkę. O! Blady, ja ją widziałem. Żegnaj, kurwa. To twój koniec. Nie? Nie może być! Ej, co, to psuje? Tak, mogą mordercy teraz psuć generatory. Ale! Ale nie jakoś bardzo, tak odrobinę zepsują. A co znaczy, że odrobinę zepsuć? Że za jednym razem mogą tylko trochę zepsuć, a później muszą drugi raz. Okej, uciekła Blady stąd, tak uciekła jak coś. Dobrze, kurwa, ale wiesz, to swoimi umiejętnościami na pewno nie skupię, ja nie wiem czy... Nie, bo nie jestem skupiony na tym, teraz się skupię. Jest taki charakterystyczny dźwięk, jak to naprawić. Kurwa, my się będziemy nad jednym silnikiem, mam M5 naprawić. Damy radę! Nie, psuje mi silnik. Chłopaki! Skup się, jest taki dźwięk charakterystyczny. Dobra, wie, słyszę go, tylko... dobra, cicho! Da się skakać? Nie da się skakać. Skup się, jest taki dźwięk charakterystyczny, jeb! Ona jest obok mnie! Dobra, to dobrze, Plagus, odstraszaj ją! Dokładnie! A ja już jest końcówa! Ja już zapomniałem, jak to tak jest! Kurwa, no! Co się dzieje? Jest, mamy jeden! Jest, silnik naprawdę szybko! Ja zaraz drugi zrobię. Wiesz, co zrobiłem, Piotrek? No! On jest blisko! W rogu i obok dwóch szaf! Ja dozajrzała do tej szafy, co chyba. No! Ode mnie i mnie nie zobaczyła. To nice!
O nie, coś się. No, też słyszę bicie serca. Jakiś... Dobra. Ten totem. Jestem obsrany. Sam jesteś totem, srotem. To nie złe zgrane podejście tam macie, widzę. Kurde, naprawiłem nie strasz. Drugi. Odstraszaj ją. O, widzę kogoś. To ja. Jestem na górze. Ona jeszcze idzie, blisko mnie. Furmana. Ej, to jest chyba potwór debil. Nie ogarnia sprawy. Pielęgniarka debilka. Gdzie wy jesteście? Chyba mnie widziała, dobra. Wiecie. Ona ucieka, goni kogoś chyba. Uważaj, ktoś tam jest. Ta, ale nie zauważyła mnie, spoko. Oczy, koszulkę założyć musiałem, bo ładnie wyglądała na mnie. A wiadomo, że w tej grze liczy się wygląd. Tak, styluwa. Zobaczcie, okej, zniszczyłem totem. Dobra, idę szukać jakiś cel. Srotem zniszczyłeś? Niezły totem. O, to Przemka, Przemek, widzę cię. Znaczy Krzysztof, z brzydszym uczesaniem. Tak, ja to... srotem widzę. A z pielęgniarce coś robi ten srotem? Srotem. Nie wiem, jak nie wybuch, to nic nie robi jej. Ja będę niszczył krzaki. Haki? To ja też haki go. Ja totem niszczę. A srotem się mówi, a srotem wybuch, a ten srotem wybuch? Jak go niszczyłeś? O kurde. Nie wybuch, bo byśmy wszyscy słyszeli. Jak wybuchnie, to tak naprawdę na całą mapę wybucha. Była gdzieś blisko środka, bo mi serce mi było. Dobra. Biło. Dobra, ja naprawiam silnik, więc ją odstraszcie tam. Już lecimy. Dobra, się podkładać. Jakbyś chciał przeżyć, to my się zabijemy. Hejka. Dobry cześć, pomysł, podoba mi się te podejście wasze. Ja nie mogę jako wniszczyć się. To się nazywa dobre, przyjacielskie podejście. Ja i diabeł może. Ale ty też możesz, jesteś Krzysiem. Ale ona za mały level. Aha, za mały level masz. No to lipa. O kurde, dobrze mi idzie naprawiać silnik. Taka prawda. Dobra. Niezły jesteś, naprawiasz silnikowy. Dobra, jeden krzak. Ej, czuję, że to gramy, to wiecie. Ej! Bloody idzie. Bloody? Ale przecież Bloody jest z całą drużynie, to się nie przejmuj. To ten! Goni Bloody'ego, widziała cię. Nie! Biegnij! Biegnij pod nogi. Biegnij z slalomem, tak jak mówili mi. Furman, wratuj mi dupę! Ej, ja nie mogę... Czekaj. O, ładnie. Strututu! Chowaj się gdzieś. Strututu! Dobra, czekaj, ja spróbuję naprawić totem. Totem, co ja gadam? Srotem się mówi. Kasia, ale rzeczywiście się nie jak go wykręciło. Hejka, pomogę ci. Nie widać się w ogóle. Tacy. Idziemy ratować. No, idę. A gdzie ty jesteś, diabeł? Byłem obok ciebie przebiegł. Tak? Jestem przed. Czy ona cię wnosi do piwnicy? Tak. O nie, no to rip. Poczekaj. Trzymaj, ja tu spróbuję spieprzyć. Plaga, byłem przygotowany na zejście do piwnicy. Dobra, ona spieprzyła, ona spieprzyła. Widzi mnie. To ty masz bliżej, to wchodź tam, śmiało. Dobra, czekaj, idę. Dobra, biegaj. Wyszła, wybiegacie do tej. Biegaj, jest daleko bardzo. Chodź. Come on. Dobra, wraca. Szybko. Teleportuje się. Jest blisko. Jest blisko, wciąż. Hello. Wieczka. No zblokowałeś mnie! Wypłaszam! Kto tam przez ściany przeskakuje? Ja. Leczę siebie, bo mam apteczkę, dobrze, że mam wzięła. Ona cały czas tam za wami lata. Tak, jest. Tak, przeskoczyła ścianę, ona to ma! Dasz radę. Pierdzielaj! Dobra, wyleczyłem się. Krzysiu? Dasz radę, na lajciku. Ona kręci ten dookoła. Ona jest głupia. No jest. Uj, jest upośledzona. Hej. Chyba idzie do nas powoli. Idzie. Albo nie. Idzie. Jakieś dobra. Gdzieś dalej idzie. No. Ja naprawiam w tym domku tą. Dobra, nie, w domku nie naprawiaj, zawijaj stamtąd, bo jak cię uderzy, to będziesz w piwnicy, a to jest najgorsze miejsce do ratowania. Widzisz ją tam cały czas? Nie, już nie widzę, jest daleko. O kurde! Teleportowała się. Biegnij gdzie indziej chociaż. Nie zauważyła cię, uciekłeś jej. Ale jest głupia, tak bardzo. Dobra, już jednak chyba cię widzi. Nie biegaj na shifcie, bo ślady zostawiasz, wtedy nas znajdzie. A, dobra, ale no teraz muszę, nie? No teraz tak, ale tak ogółem jak już cię nie widzi, to wtedy już nie. A te ślady długo zanikają? Nie, one są na parę sekund dosłownie, ale wiesz, jak ktoś zwróci na to uwagę, to zobaczy. Na czym mam biegać? Na kontrolę. Jak ona cię nie widzi, to po prostu idziesz, bez shifta, nie? Chyba, że jesteś bardzo daleko, ale jak jest niedaleko, to raczej nie warto, bo ona ma takie duże, czerwone, połyskujące ślady wtedy, nie? Na mapie. Ja wiem, o co dobła, chodzi. Dobła. Znaczy na mapie, no na przedmiotach. Dobra, jeszcze jeden silnik trzeba naprawić. Ja jestem nie przy bramie. No to gites. Naprawię to silnik? No nie, ostatni. W głównym budynku nie ma silnika czasem? Możliwe, że jest. Jest, musimy to go główny na budynek. Parę. Ten duży budyneczek. Na górze? Nie, na dole. Nie, na dole. Na dole, no widzę cię, Krzysiek. Są trzy miejsca do naprawiania. Widziałem, jak przychodziła. Ty, spokojnie, damy radę. O, elo. O nie!
kurwa. No, chodź piczeczko, chodź piczeczko. Ale nie wisiał. Wladi wisiał. Tak? No, ej, ona... Widziałem swoją apteczkę, więc wrócę. Ej, no jest naprawdę dobrze. Ona w ogóle nie biegła. Może jakiegoś nowego gracza spotkaliśmy, bo mamy mniejsze levele, tylko Piotrek ma wyższy. No i ja mam wyższy, to masz grać. Aha, to jest jakaś taka proporcja, że dopasowujecie do poziomu? No tak powinno teoretycznie. Powinno tak być, także na 90% tak jest. Dobra, robimy to. Uciekajcie, bramę otwierać. Pyk. Dobra, dawaj. Otwierasz bramę? Tak. Dobra. Tylko którą? Czekaj, czy tą, czy tamtą. Gorzej jak tu przybiegnie. Polo. To się zesram. Nie może. Dobra, połowa bramy otwiera, otwarta. Dobra. Jak którą bramę otwierasz? Dobra, tą... Po prawej stronie, tam gdzie ja pobiegłem. Masz dwie bramy, jedna jest po lewej, druga po prawej, tak jak patrzyliśmy. Dobra, już się otwiera. Biegniemy! Ja jestem przy drugiej bramie, XD. Aha. Ha! Brwałeś! Troszeczkę. Coś mi się wydaje, że nie ucieknę, guys. Czekaj, czekaj, to dawaj tu, ona biegnie. Dawaj, biegnie. No co, ty uciekniesz, musicie dwa razy uderzyć przecież. Dobra, jak ty robisz podgląd? Podgląd. Oglądaj. O, jest diabeł, a otwierasz mu. Będzie sporo punktów. Kurma się z nią jeszcze bawił, także masz Jola. Czas. Uciekłem, więc ja musisz... Ja też uciekłem. No i git, o to chodzi, 4-0, granna. Interaktywna taka. No, piąteczka. Ładnie. Ale ją opykaliśmy. Serwie i takie rozpierdzielando. Kurde, Furman, ile punktów? Co jest grane? Nice. 12 tysięcy punktów zebrałem. Furman 14,5 tysiąca. A ciekawe czemu? GG. Bo robiłeś dużo rzeczy, ganiałeś się z nią, uratowałeś Bladiego. Totemy zniszczyłem. Tak. Ulepsz. I co, teraz mogę ulepszyć tak sobie? No, wiesz, ulepszyj sobie, odblokowujesz kolejne rzeczy. A, no tak. To ma sens. To jest, czyli rzadki apteczki dodatek, a to biorę. Rzadki apteczki dodatek, brzmi zachęcająco. No, a nie, apteczka to dodatek, ej. Rzadki apteczka dodatek. Są już pozablokowane niektóre, kurde. Zablokowane? No, bo niektóre, wiesz, się blokują tam, żebyś nie mógł tych lepszych cały czas wybierać, nie? Tak. To co? Kolejna runda? Dziwny stempel. Później sobie ulepszysz? Jeszcze jak? Dołącz do lobby. Poczekaj, teraz dołącz do lobby, czy... Ja nie, stwórz, przetrwaj ze znajomymi. A, to znowu trzeba, za każdym razem trzeba. No, tak? Przyjaciółmi, tak. No dobra. Ja cię wydobiję sobie tylko level tego Jacka i jelo. Podawajcie do mnie. To mi się podobało. Tylko niepotrzebnie sobie apteczkę zmieniłem, bo miałem z dodatkami, a sobie zmieniłem na bez dodatków. Tak. No, to trochę bieda. No, tak, ale lepsza taka nie. Niż żadna, nie? Używana, poczekaj, średnia zmniejsza trudność testów. Ej, no to ja biorę sobie latarkę, elo. Latarkę? Chociaż, no mam trzy latarki. Sporo. I dam tą gąbkę, co tam, jak ulepszać to na całość. A co, ulepszenie sobie daliście, tak? No, do apteczki ja sobie dałem. Chociaż miałem lepsze ulepszenie do apteczki. Ej, dobra, gotowy. Ja mam przedmiot, bo ja z przedmiotem uciekłem, XD. No. Nice. Co, grzejemy? A dar to jest coś takiego, że zapewne... No, wnosisz dar i tam różne dary mają różne efekty na całą mapę, faktycznie. Nie tylko na ciebie. I one zawsze ci się marnują jakby, nie? No dobra, to wykorzystam jakieś darki. A te sanktuariumy, co były? I to możesz kupować sobie za szardy, za kryształy. A skąd szardy się bierze wygrane, tak? Ja tylko zmienię sobie na coś mniej prześwitującego, bo stwierdzę, że to są jakieś takie pro elo OP strasznie, z tego co widzę. No te perki, tak, perki są spoko. Pro elo elo. Dobra, dawajcie. Dawaj, Fruman. Pro elo elo, dokładnie. Już. Ale już to dawno grałem. No jeszcze nie trafiliśmy na gorszego morderce, nie? Ta, nie, to jeszcze no, wszyscy jest... są tu chyba tacy słabiacy, co nie? Ale nie, chodzi mi na gorszego w sensie trudniejszego, bo ta to jest jeszcze taka do zniesienia. Doktor jest przerąbany po prostu. On ci psychozę daje, że świrujesz. Nie możesz naprawiać na przykład tych generatorów za dobrze. Ale jak się uderzy na przykład? Czy jak... Nie, on na odległość to robi, bo ci razi prądem, tak jakby, nie? No aura! Aha, to jest jakiś doktor, jest jakiś nowym, tak? Tak, i on cię straszy. Na przykład on cię nie widzi, że przebiega gdzieś koło ciebie, ty się schowałeś, on cię fizycznie nie zauważy, ale twoja postać się go boi i nagle zaczyna krzyczeć i jemu się komunikat pokazuje, nie? No to wiesz, takie... Albo jak masz te skill checki przy naprawianiu generatorów, to co spację klikasz? A teraz też jest tak zrobione, że jak się gra z przyjaciółmi i z mordercą, to się levelu nie zdobywa, tak jak tak, wtedy tak, było. Cały czas jest tak, żeby nie expić sobie. No, tak myślałem. I temu też nie zabiera. To jest nie, no jasne, no. Tak. Pytałem z ciekawości.
Ale tak jest spoko, jak grasz sobie we czwórkę. No, czwóreczka jest fajnie. To jest chyba najlepsza połączenie. No, losowy morderca, można go juksować, no nie? I się nie wkurza ten na... złomowisko. Na resztę. Sztucznych. No, na resztę się nie wkurzasz. Jest pielęgniareczka chyba, bo są tak? dookoła haka. Wiesz co, teraz już jest niezależne. Haki tak? są niezależne od mordercy, tak? Żeby już nie było za łatwo, że wiesz, jaki morderca, nie? Rozumiem. Nie. Jest chyba pilarz. Tam za tobą ktoś był, no. O, niewidzialny! Jest widzialny! Niewidzialny! O nie! Boże, nie lubię niewidzialnego. O, ja też go nie lubię. Uaaaaa! Ma srakę! Ja! O Boże! On był takim skurczybykiem, co nie? A nim lubiłem grać, jak była podstawowa. Ty lubiłeś, ty chyba nim grałeś. No. Jaki masz największy level Plagueis, jeśli chodzi o potwory? A nie, 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 gdzie? Nie uciekaj ode mnie! Pamiętam. Boże, furman, jak ty grzeszczysz. No! Bo ja się boję! To bój się ciszej. Bój się ciszej. Dobra. Dasz radę, furman! Ja nie słyszę myśli Plagi, a co dopiero swoje. To niezłe. Dobra, Plagueis, jeszcze raz, jaki miałeś ten największy level? Bo nie wiem, nie mam pojęcia, musiałbym zobaczyć. Aha. Nie pamiętam. A ty nie grałeś chyba jakoś strasznie dużo tym mordulcem ogólnie? No grałem trochę, tylko że różnymi, wiesz, później w Trapera zacząłem grać. Dobra. I jako spiłem. Sabotowanie haka zrobione. A najlepszy tak mordulca to jest jaki, ten doktor nowy? Oszołomiłem, go oszołomiłem. Mi się teraz najbardziej podoba ta, co rzuca siekierami, ale doktorem jeszcze nie grałem. Grałem przeciwko niemu, ale sam nie grałem. On wiedział! Kurde! Dawaj! Kurwa, odciągaj ich i go tam, my sobie to jest? Perlarz? Niewidzialny jak. A, no tak. Dobra, to my zajmiemy się naprawą silników, a ty tym rzeczą chyba zanim go czymś. Kurde, szamotam próbuję się uratować. No, dobra, tam się rozwijemy. A nie jesteś jeszcze za ten, zarzucony na hak chyba, nie? Już jest. No, już jest. Puścił zarzutkę. Próbowałem go uratować, ale... Uwaga, leci do kogoś. Do ciebie Plaga leci. Co to znaczy do mnie? No to... Do ciebie nie, Plaga leci. Obserwuję znaczy moje ciało, spokojnie. Co ty gadasz, Campi? Tak, no. To musimy wlecieć we trzech. I go, wiecie, zmylić. Dobra, czekajcie, kończę. Dawajcie, jest niewidzialny, to mamy teraz... Ja się schował? Czas. Dobra, lecę. Bo zanim się zrobi widzialny, to wiecie, możemy tylko sobie musicie uratować. Od przodu chyba mnie podejść. Tak, tak. Ja mam latarkę, to może go zawsze oślepić. Widzę go, jest niewidzialny. Ja mam teczkę jeszcze. To dawajcie, wjeżdżamy we trzech. Blisko jesteście? Tak. Także zrobić zamieszanie i ktoś go uratuje. Pułapek nie rozstawia, bo jest niewidzialny. No tak. No widzę go. Jest obok mnie. Idzie do was. Ściągam. Wiesz, ściągasz go? Zabiegnie za mną. Dobra. Dziękuję. Uderzył mnie. Uciekam. Walnął mnie. Ucieknie Plagueis? Ucieknie. Chodź tu, furman, to cię ulecie. Myślę, że się wrócił po furmana już. Nie, goni mnie. Goni mnie totalnie. Ja uciekam. Dorwał mnie. O nie, będę w lochu. Dobra, zaraz będziemy. O. Dobra, furman, gdzie jesteś? Chodź, wlecie. Ja pobiegłem też w prawie. Centralnie, jak będzie... Tu. Naprzeciwko lochu, jak dobra, widzicie. Ja zrobiłem dwa haki, więc tutaj, ja za bardzo nie miałby jak was wieszać, jak chcę. Ja jestem w lochu, no. Teraz nie uratujemy się, nie? Czy nie uratujemy? Wyszedł z lochu. Nie siedzi w środku, on się... nie? On się zrobił niewidzialny. Ale tego widać. Ale go nadal troszeczkę widać, tak. Nie? Widać go, widać. Jest w ogóle taka mapa, że jest bardzo widoczna, moim zdaniem. To się... taka, wiesz... Przejrzysta. To co, on to ma iść, myślisz, kampik? Czy... Wszyscy wbijamy po niego? No jak wbijecie we trzech, to sobie damy radę. Zrobił się niewidzialny! Szybko! Jest. Dobra, nie do mnie, szybko! Diabeł, wkraczaj, bo goni nas. Kurwa, jestem obok ciebie, ziomo. Biegnę, Piotr, to Fruman. O kur! Dobra, niech ucieka. O, Fruman again, bije. Not again, please. Please, not again. Dobra, wraca po nas. Please, not again. Diabeł, okay. On nie olał, on nie olał. No właśnie, tak, olał. Mam nie, przy mnie jest. Czemu nikt nie uratował Plagi? No bo nie zdążyłem. No jak, no. Musicie wszyscy trzej tutaj się kręcić, to ale wtedy może zwrócić uwagę na kogoś. Gonił tego. Nie, no nie gonił, przestał gonić, bo mówił furman. Przestał gonić, zaczął to do mnie przychodzić. Niedobrze, kurde, on się na nim porzucił. No już mam spację, nie? Wbijaj furmi tam. O Jezu, a cóż... On jest ranny. On nie widzi, on nie widzi! Nie, on stoi, kampi jak... Kampi. Nie da się... Ajajajajajajaj. No, najgorszy. Taki smutek. O, furman, hejka. Przejść wstał, wiesz? Cześć! No, furman wbiegł. Hejka. Tak? Tak. Dał się? Uratował bo mnie. A, no niezły ratowańko! Jakie to piabnia! Nie! Ustaw! No, ja spróbuję uciec. Ej, podejdzie ktoś, żeby mnie podnieść tylko z gleby? A gdzie jesteś? No, jestem na schodach, czołgam się do góry. Dobra, jak giniemy, to giniemy wszyscy. Jestem tutaj! Tu! Bloody!
Jak się podnieść, szybko. Ja dałem co na spację. O nie, on już idzie, uciekaj, 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 uciekaj! Na żadę? Nie, spacja! Tylko nie spacja! Mam nie. Tylko nie ruplowane guziczki! Wiggle, 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 pip, 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 pip. Furmana możecie teraz podnieść. Ale zamieszanie, jaki tłok w tej piwnicy, nie? Dobra. Furman, ready. Dziękuję. Ja nie żyję. O, dostał! O nie. No to... Ja się dobry. Ale już chyba wycofał się. Czekaj, no teraz dobra, już nie ma... Odchodzi, schodzi! Wycofał się. No nie! Co tu się dzieje? Uciekaj! O nie... Ej, jak ja będę zrobił, jak kurii, zapiał! Nie, on nie goni! Uciekaj stamtąd! No i dupa. Uciekłem! Rzekomo. Wyjdź i schowaj się gdzieś w krzakach, może zdążysz. Ja to nie jest takie hop-siup, no bo on nie przecież idzie po mnie. Ale on właśnie jak... Aha, złapał go. Dobra, chuj, już nie uratujemy się. Chyba. Dobra, chuj, ja lecę. Ajajaj. Przepraszam, będzie głośno słychać. No właśnie, słyszę bardzo głośno. No, przepraszam. Bój się być głośno. Zy, to było dobre, to było dobre. No kurwa! No nie da rady, bro. Dobra, trzeba spadać stąd, zanim ciebie tam dorwie. Okay. No to elo. Co to naprawdę? Elo. No nie było jak wyjść. No, ja wiem. Nie, za bardzo przykampił. Nie, no ja skrzeniłem, bo ten, bo mnie złapał przy lochu. Gdybym mnie nie złapał przy lochu, to by nie było tak źle, nie? Ale tu loch się trafił, no i już. Please, left me! Nawet nie powalczyłem. Nie chciałem głośno iść. Włazu może poszukaj, Bladi. Bo trzech to nie naprawi. No, szukaj. Poszukaj włazu. Na podłodze będzie. Ale to po trzech... Taki w podziemiach jest. Biegaj po mapie, na ziemi, na podłodze będzie jakiś... Nie. Już się otworzyło. Jak jest sam. Już teraz się otworzy. Nie chcę sam się otworzyć. Ale otworzy się, jak jego wyssie, to już się otworzy. Dobra. Poświęcony w ofierze. No, też tak mam. Welcome to the club. Mówicie, że taki świt słychać? No będzie słychać takie wycie. Ale to wypatrzymy, bo my mamy podgląd, to wypatrzymy bez problemu. To słychać coś, słyszysz? To nie to, to jest płot. Nie to? Aha. Bo za płotu też jest wycie, ale inne. A co to słychać ten? No musisz wchodzić po mapie całej po prostu. Gdzieś on będzie. A to tak wolno mam chodzić, lepiej nie biegać, co nie będzie. No lepiej tak. Tylko, że on jak jest na niewidzialu, to i tak nie wyczujesz, bo może gdzieś być obok ciebie, nawet nie zauważy. No dokładnie. No jak mnie... Ale lipa z tym wyciem. No. Kurde, no coś zabije mnie, ja już jestem ze strony. No trzech generatorów to raczej nie naprawisz, więc musisz się nastawić na tym głaz. Tylko chodź trochę bardziej od muru, bo tak chodzisz bardzo blisko i w sumie mało mapy sprawdzasz, nie? Nie, bardziej nie, od muru, dalej od muru. Od muru. No. Nie przemówię. Tak, żebyś, wiesz, widział więcej terenu, nie? O, słychać go, po prawej, słychać, po prawej jest. Przed tobą. Tu. O, miło. Miło, kurde. Chociaż jeden. Elegancko. O, kurde. No i on tak se wył nieprzerwanie, no nie? Takie, jakby no, przeciąg widzę, był. Widzę. Dobra, i to chyba tyle, co? No, to ja chodziłem pierwszy odcinek, to byłoby tyle. No, poczekaj, zobaczę, jak ile punkty ludzie są. A, ładnie mi poszło. No, ładnie ci poszło, jako jedyny uciekłeś, nie? No. No dobra, także trzymajcie się. Na razie.